Dzień dobry Państwu, w dzisiejszym odcinku smartfon od najlepszej firmy na świecie, Google Pixel Pro 8. Ósma generacja, tak proszę Państwa. A to wideo jest nagrywane w 4K 60, gdyż jest to maksymalna rozdzielczość tego urządzenia. Oczywiście będziemy zaraz przeglądać zdjęcia, stabilizację, a jesteśmy w Rzeszowie na peronie numer 1. Piękna pogoda. Gdybyście byli Państwo tacy łaskawi, to można byłoby przycisnąć subskrypcję i lajka, z tego względu, że czekałem godzinę tam na peronie, by przeszły te chmury, bo słoneczka nie było. A chciałbym pokazać maksymalną możliwość tego smartfona. Jest słońce, jest maksymalnie szeroki kąt. Stabilizacja. Jak kamień, proszę Państwa, taka jest sztywna. Mocna, dobra. 1x, 2x, 5. Ale to wygląda w 60 klateczkach. Proszę bardzo, możemy zrobić zooma. Jeszcze do 20 razy. Aż pod koło by mu. I rejestracja. Szok. Ale to ma zooma. W szerokim kącie, jakbyś chciał vlogować, to tak to będzie wyglądać. Pamiętajmy, że na tym tutaj, peronie, testujemy różne smartfony, pociąg. Ale jest tutaj hałasu. Czy możemy to wygłuszyć sztuczną inteligencją? Możemy. Pociąg. Takie funkcje. Chyba się nie spodziewałeś. Zoom. Raz. Dwa. I pięć. Jesteś w stanie przeczytać? No pewnie. Ale to jest czysto ładnie wygląda. O kurza stopa. Dobry. Pamiętajmy, że na tym peronie testowaliśmy Samsungi, iPhony, OnePlusy, Oppo, Asusy. No wszystko praktycznie. Także możesz to sobie porównać jakość nawet z najnowszym iPhone'em. 1X, test stabilizacji. Proszę bardzo, wyskakujemy. Ale słoneczko pięknie nam wyszło. Wspaniale. Jak widzimy, są oddzielne tryby dla wideo i dla foto. Jest takie oddzielne jakby pasmo, prawda? Więc przechodzimy w foto i mamy 5, 1, 2, 5, aż do 30, ale to... Zróbmy zdjęcie. Sprawdźmy je. O kurczę, blaszka. Pamiętajmy, że jest to 30 zoom, ale to zrobiło. Jest wrażenie. Gdy przeciągniemy sobie po smartfonie, mamy dodatkowe opcje. Tutaj, czyli 4K, 30, 24, 60, HDR, stabilizacja, super stabilizacja i mniejsza stabilizacja. Tryb makro możemy wyłączyć lub ustawić go na sztywno. Gdy ustawimy go na sztywno, on nam tutaj będzie tak, proszę bardzo. Ale to jest to makro. I zobacz. 5, 1, 2, wow. Szok. Opcja blur. Zobacz, jak bluruje. Sprawdźmy sobie autofokus. Dostępny w szerokim kącie, czyli makro mamy dostępne w szerokim kącie. Proszę zobaczyć, jak szybkie jest to blurowanie. Jak szybko nam się tutaj sfokusuje blurowane tło. Bardzo szybko. Co to znaczy? Oznacza to, że możemy zrobić makro z szerokiego kątu. Proszę bardzo. Prawda, że genialne? Wspaniałe. Ale to nie koniec, bo przechodząc w główny obiektyw, również mamy dostępne makro. Proszę bardzo. 2x, 5x. Tu już troszkę szumów mamy. Ale we wszystkich obiektywach jest makro. Niesamowita sytuacja. Blurowanie, jak jest szybkie w głównym obiektywie, jest w porządku, proszę zobaczyć. Nie jest to najszybsze, jakie widzieliśmy, ale też nie jest takie agresywne, że aż tak trzepie, tylko jest delikatnie, płynnie zrobione. Niektóre smartfony strasznie szybko, aż zbyt szybko. Ładnie, ładnie. I siła blurowania piękna.
2X jest blurowanie. Przednia kamera w 4K 60 klatek na sekundę również i autofokus dostępny. Robi wrażenie, genialne. Proszę. Blurowanie, to jest ważne. Oczywiście zobaczmy, jak pięknie mamy tutaj niebo. Nie jest prześwietlone. Jest idealnie software'owo wypośrodkowane między naświetleniem twarzy a niebem. I bezpośrednio w słońce? Pięknie. Rewelacyjnie, można byłoby powiedzieć. Kontynuujmy. Wyłączyłem stabilizację cyfrową. Sprawdźmy sobie zdjęcia, bo chyba wszyscy na to czekają. Czy są wspaniałe? Pamiętajmy, iż w linku w opisie będą do pobrania oryginalne pliki bez kompresji. Proszę Państwa, możemy sobie ustawić na 50 megapikseli. Ładnie to wszystko, separacja elegancko. Pięknie. Selfiaczki. No i tutaj przednia kamera troszeczkę, jakby tak za dużo detali to wszystko widać, każdą ukazę to... ale oddzielanie nie jest perfekcyjnie, to musi zostać zaktualizowane. Zobaczcie, tu są takie białe kropki, to jest właśnie oddzielenie. Tutaj ten software robi takie oddzielenie i to nie jest zbyt dokładne. To musi zostać. A panorama? Ale to wyszło pięknie. No i oczywiście 16:9 zdjęcia, landscape'y. Możemy zrobić zooma zdjęcie. Ładnie, ładnie, ładnie. No i 50 megapikseli zdjęcie. Proszę bardzo, 50 megapikseli, zrobimy zooma z szerokiego kątu. OK. Z głównego obiektywu. OK. I z telefoto. No ładnie. I możemy pójść jeszcze bliżej. I jeszcze bliżej. Wow. I tu już jest troszkę krop. HDR fotka. Pięknie wyszła. Oczywiście te wszystkie fotki będą w opisie, można ściągnąć. Tutaj jest niesamowicie. Ja nie ruszałem się z tego miejsca. Byłem w tym samym miejscu. Zobacz. Zoom. Zoom. To nie koniec. Ale to wyszło zdjęcie pięknie. No z takiej odległości, takie ostre zdjęcie. Jestem pod wrażeniem. Głębokim. No, z takiej odległości, wow. Tutaj też, zobaczcie, stoję sobie. Jakie kolory w ogóle, jak to pięknie wyszło. Patrz, bam. Ale ostre to jest żyleta. Jakbym z jakiegoś dużego obiektywu strzelał. Wow. No. No i tu już jest krop. Jak już jest super zoom, to już jest krop, prawda? Ale jestem pod wrażeniem. Wieżowce piękne. Czasami skropuje, no bo jak robisz takiego zooma, to skropuje, prawda? Albo ja coś... Aha, bo ja covery dałem, bo tu mam surowe pliki. No i dobra, to troszkę moja wina. Ale to nic. Pięknie to kolory wygląda. Wszystko elegancko, aczkolwiek troszeczkę przesyca nam. Ten kolor czerwony jest troszeczkę przesycony. Tu zobaczcie na papryce. Jest przesycony ten czerwony. To jest fakt. W szerokim kącie, w głównym obiektywie już troszeczkę lepiej, ale również jest przesycony. Rawy mi się tu wbiły. No to nie jest za trudne. W nocy i tu ładnie nam pokazał. Pamiętacie, jak w nocy strzeliłem Xiaomi, iPhone'em i Sony, to tutaj ten przód był po prostu czarny. Drzewa były czarne, tylko środek był biały. To co możecie zobaczyć na poprzednim moim wideo. A tutaj jest jak na żywo. Tak było i tak nam strzelił. I to mi się podoba. W nocy wyszło bardzo ładnie. Aczkolwiek czy musisz mieć sztywną rękę, bo jednak jak ruszysz, to troszkę się rozmarzy. No dobrze, proszę Państwa. Biedronka, piękne ceny, ale co wideo? Trzeba to sprawdzić. Thank you.
Zauważyłem, że bez włączonej stabilizacji cyfrowej wideo wygląda lepiej. Ostrzej. Piękniej. Jakby bez kompresji. Fajniej. Pięknie. Definitywnie smartfon dla influencerów z wszystkimi tymi skrótami pięknymi do uploadowania. Bardzo mi się to podoba. Jestem mile zaskoczony. Fantastyczne AI wyciszy nam tutaj wszystko, przeniesie. No jest to super sprawa software'owo. Hardware'owo, jak widzicie, jest prawie na szczycie. Prawie, dlaczego? Mam wrażenie, że ta przednia kamera wymagałaby dotyku aktualizacji oprogramowania, no bo jednak troszkę za dużo szumów jest i tak, zobaczcie, jakie ciemne są moje oczy. Jakby to podjaśnić w automacie, mówię, w automacie. Proszę bardzo. I więcej autofokusu, o. Ale tu już automat powinien, dlatego, oj, tu kolory też, fajnie, fajnie. Dlatego aktualizacja oprogramowania, raz dziękuję i załatwione. Ja jestem bardzo zadowolony. Piękna maszyna, ty też będziesz. I kim będziesz? Będziesz zwycięzcą. Pozdrawiam i polecam.